Mieliśmy wyjechać o której? 15:30. O 15:00. 30. O 15:00, bo 30 po to była obsługa przewidywana. No ale dopiero co wyjechaliśmy z Krakowa. Jesteśmy jeszcze w... Jest 18:00, a my jeszcze jesteśmy w Krakowie. Nie, jest 17:00. Jest 17:00, my jeszcze jesteśmy w Krakowie, więc generalnie polecam. Nie polecam. Polecam, jest super, korki są też fajne. Bardzo fajnie się siedzi. No, podejrzewam, że na miejscu będziemy o której? Nie wiem, szybko, na drugim na autostradzie. Około 21:00. Jest spoko. Bardzo super. Nic nie widać. Kompletnie nic nie widać, chociaż jest jasno. Muszę sobie lampeczkę zapalić. Czekaj, o! Mogę ją sobie przewrócić? Nie. Widać, nie? No i prawie jak zombie, nie? Trochę. W każdym razie, o co chodzi? Nagrywamy otwarcie balkonu i nowe technologie drzwiowe. Silent Hill wiedziało, co robił. No, myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby jechać na kawę. Ha. Przed balkonem. Właśnie weszliśmy do hali. Jest godzina... Która? 8? Za 15:10. Za 15:10. Generalnie jest pusto, wszystko jest jeszcze pozamykane. Powiem szczerze, że ja się nie wyspałam. Jestem trochę zmęczona. Kim jesteś? Jestem inżynierem. Czy udało ci się naprawić? Naprawiłem obwód elektryczny po tylko taśmizacyjny i pilnik. Jestem geniuszem. Hashtag prawdziwy tony stan. Nie no, oczywiście żal, jest bardzo... Skromny. Jesteśmy właśnie na pole i muszę powiedzieć, że jest piękna pogoda. Naprawdę super. Jak widać, jest świeci słońce, niebo jest błękitne i pogoda naprawdę sprzyja paleniu. Jest super. I mam rogi. Będzie super, nie będziemy, nie ma. Odczep się, teraz się uczę matmy. Ale tato... Nie ma. Masz do swojego pokoju. Wiesz co ci powiem? Nie interesuje mnie twoje zdanie. I co? To miało być fajne? No, tak, było. Nie było. Nie było. On jest tak. Nie słyszeliście tego, ale przed chwilą zaczął się tutaj turniej Lola. To jest scena. Nie wiem, czy widać. Chyba widać. No, zaczął się turniej Lola. W ogóle tu jest Witek. Cześć, Witek. Cześć. Jestem Witek. Cześć, jestem Witek. No, ale zaczął się turniej. Napierdalało dźwiękami z Mordoru, maszerujące armię orków i w ogóle. Oni tam próbowali coś robić, bo tam Nerwarian komentuje i w ogóle. Próbowali coś tam robić, ale Mordor napierdalał cały czas i przerwali turniej w tym momencie, więc... Co mówisz? Bo nie słyszę. Organizacja. Wiesz, na przykład tutaj ja siedzę sobie i piję pyszny cydr. Bardzo smaczny, 5%, pewnie będę najebana po jednej puszce. Ale tutaj no nic nie widać. Kim jesteś? Jestem Iron Łosik. Jeszcze zrób dobra. Zrobiliśmy właśnie wywiad. Kontrolna 360, żadnych dobrych dubeczek w zasięgu wzroku, nie? A ja? Nieznajomych dobrych dubeczek w zasięgu wzroku, oczywiście, o takich mówię. Musisz precyzować bardziej swoje zdanie. Ale ja zawsze precyzuję swoje... No ty powinieneś wiedzieć, co ja mam na myśli. Już ja wiem, co ty masz na myśli. No co ja mam na myśli? O, bardzo... Rzeczy dziwne, niegrzeczne i w ogóle. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Oczywiście, że tak. Nie znasz. Wyszłam z Oculusa, testowałam Oculusa i powiem wam... Można być przerażonym. Nienawidzę ludzi, którzy wchodzą mi w kadr.
No serdeczny, jeśli... bukę ode mnie. Ale ja mówię tutaj o Oculusie, że testowałam i było super. Dobrze, Oculus był super. Oculus... Pokaj się! No, Oculus był super. Właśnie wyszłam, emocje są takie, powiem wam. Naprawdę wydawało mi się, że ja tam spadam. Jakbym dalej, nie wiem, dłużej tam jechała tą kolejką, bo to ogólnie będzie, wszystko oczywiście jest nagrane na Outplayu, będzie. No, naprawdę myślałam, że się zaraz pożygam tam pod koniec, jakbym tam dłużej musiała jechać tam. Ale polecam. Jakie jest najlepsze zakończenie wieczoru? Piweczko, Twitch. I chipsy. No. Niedziela, dzień sela, a jak najlepiej zacząć niedzielę? Jedząc jakieś dobre śniadanie, bo jest godzina 10:49, a my jeszcze nie zjedliśmy nic i jestem tak głodna, że zjadłabym konia z kopytami. No i oczywiście też potrzebuję kofeiny. Mam nadzieję, że będzie spoko. Poszliśmy do zajazdu. W ogóle pada. To pada tak strasznie, no ale pomijając to, że pada. No, ale poszliśmy sobie do zajazdu i co się okazało? Zajazd jest zamknięty! Jestem dalej głodna. Największy sukces głodnego człowieka. Schabowy, moi drodzy, fryteczki i suróweczka. Ten schabowy jest, kurczę, zajebisty. Chłopaki chyba się zmęczyły. No to co, moi mili? Właśnie wychodzimy z balkonu. Obejrzeliśmy sobie meczyk ostatnich tutaj finały Headstone'a i w tym momencie zbliżamy się do wyjścia, już jesteśmy spakowani. Na szczęście już wcześniej pomyśleliśmy o tym, żeby się spakować, więc teraz już jest wszystko generalnie git. No i tak jak podsumowanie, myślę, że jeszcze nagramy w aucie, to sobie coś tam pogadam na tą chwilę. Trzymajcie się. Było fajnie. Zabiję was wszystkich. Lepsze chyba nie wyglądasz. Wszyscy zginą. Wszyscy zginą. Idziemy. Pogoda jest piękna, rano napierdalało deszczem, teraz już mamy słońce i powiedziałam, że aż za dużo trochę tego słońca. No. Ja już sobie tutaj zaczęłam zgrywać zdjęcia i filmy na laptopica, więc pewnie za niedługo się poprawią. Doskonałe nazewnictwo. Piękny język polski, słuchajcie, wykorzystujemy. No. Jak było na falkonie? Zajebiście. Jeżeli miałoby to być moje podsumowanie, to myślę, że to wystarczy. Do następnego. Look at you. Look at us. All my niggas are great as fuck.